dobry Państwu, mamy niedzielę, godzina 12:20 i szanowni Państwo, kochani moi, zdechnąłem, bardzo przykro mnie, bardzo źle, że Jagiellonia przegrała 4-0. To nie pomyślenie dla mnie. Szanowni Państwo, ja też jestem wielbicielem piłki. Też gram. No. Pokażę. No. Też postawiłem tu na mecze sobie. Wybrałem. I przypuśćmy. Biorę tak z góry. Przypuśćmy. Mogę wziąć się od dołu dla Was pokazać. To dla mnie obojętne. Przypuśćmy. Bo tam... Przypuśćmy, tu pisze Wimbronse i Juve Stablina. I przypuśćmy, ta Wimbronse wygra, a te przegrają, to zawsze mecze są ustawiane. Ustawiane mecze, kto ma wygrać, kto ma przegrać. A to dla mnie nie do pomyślenia jeszcze, że grali, Jagiellonia grała u siebie, u nas w Białymstoku, że tyle do jaja, można powiedzieć, przegrała. To dla mnie wstyd i hańba jest. I nie do pomyślenia, żeby Jagiellonia tyle przegrała. Jeszcze u siebie, na własnym boisku, na własnym stadionie. To jest dla nas hańba, nie do pomyślenia i dla mnie. Jak powiedziałem na początku, że mecz był ustawiony, tak jak powiem Wam, przypuśćmy, ja gram z jakimś przedszkolakiem, tam z pierwszej klasy, on jeszcze nie umie kopać piłki i ja specjalnie udaję, że nie umiem grać i popuszczę się dlatego pierwszej klasy, żeby on mnie strzelił więcej bramki i żeby wygrał. I on wygrywa. Bo ja, jako dorosły chłop, ja tego człowieka pokonam. Ale udaję, jeszcze raz mówię, że ja padam, nie mogę biegać za piłką i tak dalej. Tak samo i tu. Mecz z Jagiellonią był ustawiony. Ustawiony, kto ma wygrać, kto ma przegrać. Dogadali się między sobą. Idą do Fortuny. Do Fortuny idą. Dogadują się, ile Fortuna weźmie. Wiadomo, czego już tu nie będę mówić. I grajcie. I przypuśćmy. Jagiellonia stoi na drugim miejscu. Bardzo dobry zespół jest. Bardzo dobrze gra. Bardzo dobre zawodnicy są u nas w Białymstoku, w Jagiellonii. Ale dogadali się z prezesem Fortuny i z naszym trenerem, i z prezesem naszym, Jagiellonii, że słuchaj, dostaniesz tyle, wiadomo czego, a żeby wy przegraliście. 4-0. Żeby wasi Jagiellończycy padali tam, udawali, że podkulawieni nie mogą biegać, żeby znosili z boisk na noszek i tak dalej. O. Tak to być nie może. Ja to udę się jak najprędzej po świętach, bo już do świąt mało zostało, ale po świętach obiecuję, udę się do prezesa naszego i napiszę pismo i złożę, dlaczego tak jest, że z taką drużyną, która jest na którymś miejscu tam, ja sprawdzę tą drużynę, na którym miejscu jest, przypuśćmy na już nie pamiętam, na którym miejscu jest.
na piąt, na pięć, pięć, na sześć, siedem. Na siódmym miejscu jest i przypuśćmy, na siódmym czy na ósmym miejscu, to mało tam znaczenia, ale powiem tak, że która słabsza drużyna, to nie wygra zawsze, bo ona zawsze przegra z lepszą drużyną. I to powiem tak, do 98%, a wtedy wydam wyrok i werdykt, przepraszam bardzo, nie wyrok, ale werdykt wydam swój, kto i dlaczego tak się dzieje się w meczach, dlaczego tak robi, bo to zależy od głównego prezesa całej piłki nożnej, a kto jest prezesem, Zbigniew Boniek. Ryży. Ryży, który bierze sobie do ciszenia, wiadomo co, bo chce sobie się wzbogacić i tak dalej. I dogadują się, tak jak powiedziałem, z prezesami, prezes z prezesami, Fortuny. Boniek jest prezesem Fortuny. I Boniek. To właśnie on cały jest prezesem Fortuny, Zbigniew Boniek, i on sobie dogaduje się z prezesami drużyn i o, przypuśćmy, słabsze gra z lepszą. To do lepszej mówi tak, słuchajcie, macie przegrać. Oni mają wygrać dzisiaj. Ja wam dam tyle pieniążków dla lepszej drużyny, ale macie tak, jak ja wam powiedziałem, dla prezesa, a prezes ustanawia trenera, że słuchaj, masz tyle, usta tak zawodników, żeby padali, że budowali inwalidów, że tam pianę, że tam nie mogą chodzić, że tam podkulewieni, że tam chorzy są, że kaszlają, temperaturę z nosa leci i tak dalej. I tak dalej, że muszą iść do lekarza, ucho boli, że tam ucho boli i tak dalej, głowa boli i tak dalej, że muszą iść do lekarza, badać się i tak dalej. Od picia chyba. I bo on dynks pije. Panie Wojciechu, powiem na tak. Na mistrzostwach. Panie Wojciechu, powiem tak. Ja jego nie sprawdzałem, trenera, co on pije, bo nie byłem, ale obiecuję, że sprawdzę, co pije. I czy nie dmucha w baloniki. Bo może dmucha baloniki. No różne są baloniki. Może i różne dmuchać baloniki. Nie będę tu mówić, jakie baloniki, bo nie można mówić na kamerze. Ale wiadomo, każdy się niech się domyśli, bo różne baloniki są. Może i powiem tak, to nie, dla mnie jest nie do pomyślenia, ażeby tak coś w Polsce było. Jeżeli drużyna gra z lepszą drużyną, to na 200, jak powiedziałem, nie 200, ale 98% nie wygra, nigdy nie wygra. Przypuśćmy, pokażę na kartkach. To jest, uważajcie, to jest nie kartki, tylko drużyna. Tu drużyna Jagiellonii. Tu drużyna jest Zagłębie. Inna jakaś tam. I grają. I co? A tu Zbigniew Boniek jeszcze dołożę. A tu Zbigniew Boniek. Ale przepraszam bardzo. Leży, o. Niech oni może w szachy grają. O. I to jest Zbigniew Boniek. I szanowne państwo. I szanowny państwo, Zbigniew Boniek tak robi. Pokażę wam. To jest Zbigniewa Bońki pieniądze. O. 100 zł, przypuśćmy. To taki przykład daję dla was. I tak. Ta jakaś drużyna X, ta Y. Ta Jagiellonia, ta... Ale nazwijmy X, Y. I Zbigniew Boniek bierze te pieniądze do ręki i tak. Idzie do dwóch trenerów, prezesów. Woła do siebie i tak pokazuje.
Przepraszam, że ja zamilkłem, bo ja pokazuję, jak on po Zbigniewonia pokazuje. Ten. Łapówka. Która? Lepsza drużyna, a ta słabsza drużyna. I mówi tak, do lepszej drużyny, do prezesa. Słuchaj, prezesie, jakiś tam Maklowski. Ty lepszy jesteś, wiem. Wiem, że ty wygrasz. Wiem, że ty... i tak dalej. Weź zrób tak, ze swoją, ja ci daję pieniądz, stówkę, ale to tylko taki przykład. Masz zrobić tak ze swoją drużyną, żeby one padali, wszystko dla je bolało, dla zawodników. Tak jak na początku powiedziałem. Ten bierze pieniądze sobie, już ma pieniądze, ten idzie do tego prezesa. To tak samo jak na mistrzostwach chyba. Ten idzie do tego prezesa, spotykają się. Mistrzostwa, sobie. Nie wiadomo co tam tak, się działo. I tak mówią. Co słuchaj, było w Rosji tam ja dostałem stówkę. Już mam pieniądze. Pokazuję dla tego prezesa. Drugiego, patrz. Mam. Ale to moja stówka. Ja obiecuję tobie, że ty będziesz miał więcej pieniędzy z meczu. Bo ja jeszcze dołożę tą stówkę dla ciebie później, że... Jak nie, to może euro. Że... O, dołożę jeszcze nawet... Nawet jeszcze... Nawet dołożę więcej tobie. O! Tyle dam tobie. Jak wygrasz. Jak, a ja zrobię tak z zawodnikami, że moje zawodnicy będą chorzy, inwalidzi, tylko nikomu nie mów. I później tymi pieniążkami wszystkimi podzielimy się na pół. Ty dostaniesz stówkę, bo wygrałeś, a ja biorę pięćdziesiątkę. I sza cicho. I sza cicho. Nie ma, że tu nikt nie musi wiedzieć, że prezes nam główny przekazał dla mnie, obiecał stówkę. Ja mam. Już mam. Ale ja mam zrobić ze swoimi zawodnikami, że będą padać chorzy, inwalidzi się zrobią. No, tak ja na początku już mówię, już nie będę powtarzać. Nie będę powtarzać to. Że będą chorzy i tak dalej, będą inwalidzi, nie będą mógł chodzić, że tam z nosa cieknie ucho, boli głowa, boli zęby, bolą, i zęby wypadają i tak dalej, że trzeba iść do dentysty, że trzeba... A i nogi bolą. Wiadomo od czego te zęby wypadają? No wiadomo od czego. Wiadomo od czego. Ciekawe jaki towar biorą. No, towar biorą towar. Wiadomo. Jaki alkohol piją? No, tam gorszy alkohol nie spożywają na pewno. I... Dynks tak. Biały. I tak. Denaturat biały. I już ten tak mecz może być. Ustawione. Te nasi zawodnicy Jagiellonia grają. Bach też strzelili. Dobra. Strzelajcie dla nas. Bo ten nawet bramkarz jest ustawiony, żeby nie padać, żeby nie uciekać, że nie da radę piłkę złapać i tak dalej, że tam nogę skaleczył obramkę, tam rękę skaleczył, tam to zęby wybił, znowu zaczyna boleć i obrębokalna, musi być zmiana, parę, że boli i tak dalej, już nie będę wymieniać, co jemu zacznie boleć. Jaja może boleć. Może jaja zacznie boleć. Koło jaj, wiadomo to nikt nie może zgadnąć, co będzie komu bolało. Zgadza się, mają. A może też jemu ta pośladki te były obtarte, skąd ja mogę wiedzieć? Ja też nie wiem, ja tam nie zaglądałem. I? A ja co, ja zaglądam? Ja tak nie wiem, a ja co nie wiem, ja tylko u ciebie nie byłem. I co? Już ta drużyna wygrała, ma stówkę, a ja mam pięćdziesiątkę. A ten mówi, to daj jeszcze z tego 20 dla mnie. Laboń. A Boniek ma tylko 20 zł, bo muszę oddać stówkę. Ale Boniek nie jest pokrzywdzony. Bo jest sam, o, i znowu
spłynęło dla prezesa Bońka. Jest, o, znowu! No to się prawie wyrównało, nawet przewyższył Jagiellończyka prezesa. Przepraszam bardzo, chociażby tymi polskimi pieniędzmi, pieniążkami, żeby tyłku nie wycierał, jak chce wytrzeć, papieru nie ma, to niech ręką wyciera. To czym on wyciera, to wyciera, ale powiem tak, że i prezes Boniek zadowolony, bo ma 60 zł. Tu ma od Jagiellonii, od prezesa Bońka dostał Jagiellonii prezes 50 zł, a ten wygrał, no wygrał. No, bo i dostał stówkę, bo za ten prezes Jagiellonii musiał oddać dlatego stówkę, bo wygrał. A ten oddał 50, ale jeszcze jemu zostało się 20. I ten się kłóci się o pieniądze jeszcze. To ten mówi tak, Boniek mówi, a masz tobie jeszcze te 20. Dołożę tobie, niech ja będę stratny. Poszukałeś mnie? Posłuchałeś. Spełniłeś obowiązki moje, spełnić. Masz 20. Ten jest już zadowolony z Jagiellonii, że przegrałem i tak dalej. Dla zawodników trzeba też dać, podzielić się. No, daję dla każdego po dysie. O, tu dyszka. No, o. Dobra, masz jeszcze, bo już więcej nie mam. Następny zawodnik. Dobra, masz 20, bo muszę rozwiązać. O! Jest, jest! A masz jeszcze te dwa grosze, dołożę tobie. O! I zawodnicy się cieszą, i tak dalej. I wszyscy biją. O! Jakie prezes hojny jest. Dla jednego zawodnika dał. A jaki zegarek przekazał? O! O! Dla trenera! A dla trenera dał, tak? Tak, żeby wiedział na który czas, żeby po prostu nie spóźniał się z zawodnikami na... O której przegrać. A jeszcze powiem co? Dla trenera Boniek zegarek, żeby wiedział jak grać z meczem i o której żeby przegrali Jagiellonia z innym zespołem, bo jak on spojrzy na zegarek, a taka i taka godzina, dobra, czas żeby nasze zawodnicy podali, już upadł zawodnik, nie ma jednego, dobra, na ten patrzy na czas, padaj Gizdek, pada ten i na glebę pada. A nie bada, na glebę bada. I patrzy znowu na czas. Padaj, Gizze, ten pada. Jagielloni. O Jezu, ucho zabolało, o Jezu. O Jezu, krzyczy. No i dalej przynoszą nosze, na nosze. Ciu, pojechał, nie ma zawodnika. I to jest mecze, szanowni państwo, powiem tak szczerze, wszystkie mecze są ustawiane, ustawiane, ale teraz ja jako skarbnik od wszystkich pieniędzy zabieram, o, żeby nie mieli łapówek, o, nie ma łapówek, o, nie ma. Żeby Jagiellona lepiej grała, Jagiellona. Nie ma, ani dla Jagiellonii, ani dla nikogo i zabieram nawet zegarek, o. Tu zegarek leży teraz. Nie ma, trenerze, nie ma. No czas musisz patrzeć w górę sobie. I dobrze, jak zagrasz, trenerze, dobrze, że wygrasz, to dostaniesz ten zegareczek wtedy. Ode mnie. Tak. A tak nie będziesz miał. Będziesz miał zero. A to pieniądze leżą. Leżą u mnie. O. W banku. A ja jestem prezesem banku i nie ustawiajcie prezesi i bąki za pieniądze.
bo to jest łapówka, liczy się. To jest, liczy się łapówka, a za łapówkę można pójść do pierdelka. Na długich, długich lat za takie coś. O! I dziękuję Państwu i życzę, dziś niedziela jest, życzę szczęśliwej, wesołej niedzieli. Do widzenia. Ale dobry film wyszedł.